Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Stoki w Małopolsce. Rolnictwem zajmuję się od 2015 roku. Uprawiam głównie lawendę wąskolistną lekarską. Największym wyzwaniem, z którym tutaj się borykamy, jest sama uprawa lawendy, czyli rośliny śródziemnomorskiej w warunkach klimatu polskiego. Idąc w tym kierunku, opracowaliśmy te swoje metody, które się nam sprawdzają i które też dopracowujemy, które by nam pomogły uprawiać tą trudną dla polskie warunki roślinę śródziemnomorską. I jadło, i kultura jedzenia lawendy sięga w Polsce XVI wieku. Przypomnieć mu o tym, że lawenda nie jest tylko do szafy, nie jest tylko do kosmetyków, ale także lawendę się je. Chcąc jakby wyedukować naszych klientów w temacie kulinariów związanych z jedzeniem lawendy, korzystam ze starych, staropolskich przepisów, z przepisów ze starych zielników. Biorę również udział w konkursach kulinarnych, które jakby pokazują i udowadniają, że tą lawendę można zjeść. Taką główną poradą, którą mam dla rolników i rolniczek, to jest słuchanie swojego siedliska. Przyglądanie się, jakie są warunki, czego roślina potrzebuje, jakby jak ta natura wpływa na rośliny. Jeżeli tego będziemy słuchać i będziemy szli jakby za tym głosem natury, to każda uprawa się uda.